imieniu Marka Nowackiego, który z ramienia ruchu imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego jest głównym organizatorem tego naszego cyklu. Ale ponieważ Marek dzisiaj jest nieobecny, więc na mnie spadła ta przyjemność, żeby Państwa powitać. Mam do Państwa taką serdeczną prośbę, zwłaszcza do tych, którzy pierwszy raz są na naszym spotkaniu i nie mamy z nimi jakiegoś kontaktu takiego mailowego czy telefonicznego, żeby tutaj na jedną z tych list wpisać swoje imię, nazwisko i jakiś kontakt do siebie, żebyśmy mogli Państwa bezpośrednio informować o naszych spotkaniach. Teraz, żeby nie przedłużać, przedstawię Państwu naszego dzisiejszego prelegenta, młodego człowieka, prawnika, doktoranta, prawnika z wykształcenia. Tak, prawnika z wykształcenia, historyka, z zamiłowania. Człowieka naprawdę, który jest zaangażowany zarówno w działania patriotyczne, jak i w działania polityczne. Współpracuje z biurem poselskim i myślę, że przedstawi nam dzisiaj tutaj bardzo ciekawą prelekcję, której tytuł jest wyświetlony tutaj na ekranie: od Pawła Włodkowica do świętego Jana Pawła II. Refleksje na temat wkładu polskiego w dzieje praw człowieka. Myślę, że tyle wystarczy i Radek świetnie da sobie tutaj radę. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Dziękuję panu Darkowi Rudnikowi za przedstawienie, za zaproszenie, również nieobecnemu, ale wspomnianemu dzisiaj panu Markowi Nowackiemu z Ruchu Społecznego imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego, że po prostu zaprosił mnie, że mógłbym się tutaj z Państwem podzielić swoimi jakimiś przemyśleniami na temat, który już od czasów studiów starałem się zgłębiać i rozwijać. I dzięki tym osobom właśnie zaproszeniu, również panu posłowi Jerzemu Schmidtowi, mogę dzisiaj z Państwem się podzielić. Dziękuję również Państwu za przybycie. No, myślę, że możemy rozpocząć właśnie nasz temat od Pawła Włodkowica do świętego Jana Pawła II. Jest to dosyć ciekawa materia i specyficzna, dlatego pozwolę sobie rozpocząć od pewnych uwag wprowadzających, które pozwolą nam tutaj naświetlić, jaką specyficzną materią są właśnie prawa człowieka i ich ochrona. W naukach społecznych prawa człowieka są definiowane jako zespół fundamentalnych i powszechnych uprawnień przysługujących każdej ludzkiej istocie, osobie. Wywodzą się one z prawa boskiego, naturalnego, a nie stanowionego. Ich źródłem i podstawą jest przyrodzona godność człowieka, stąd obowiązują niezależnie od jakiejkolwiek władzy publicznej. Państwo ani ich nie nadaje, ani nie ma też mocy odebrać. Natomiast może i powinno uznać je i chronić. Ponadto nie istnieje możliwość zrzeczenia się ich. Oczywiście każda jednostka żyje i funkcjonuje w określonej społeczności i w pewnym zakresie musi się do niej przystosować. Dlatego też sfera wolności jednego człowieka ograniczana jest przez analogiczne obszary swobody pozostałych osób. Różnie w nauce wyróżniane są stadia rozwojowe w dziejach ochrony praw człowieka. Mnie osobiście najbardziej pasuje podział przedstawiony przez profesora Jasudowicza, który wyróżnił następujące stadia w dziejach ochrony. Idealizacja, czyli pierwotny moment, kiedy w ludzkiej świadomości pojawia się myśl i ogólna idea, że istnieją swego rodzaju uprawnienia, które przysługują każdemu. Konceptualizacja. Tu mamy do czynienia z powstaniem już konkretnej, całościowej i logicznej koncepcji praw człowieka. Normatywizacja, czyli wyrażenie ich w formie norm prawa pozytywnego.
konstytucjonalizacja, która może być utożsamiana z elementem normatywizacji, ale przez to, że konstytucja jako ustawa zasadnicza dla państwa jest specyficzną ustawą, dlatego wyróżniamy konstytucjonalizację jako zamieszczenie w treści ustawy o randze zasadniczej dla ustroju państwa. Internacjonalizacja, czyli umiędzynarodowienie ochrony prawnej, stworzenie międzynarodowego systemu gwarancji. I na końcu realizacja, czyli urzeczywistnianie, ochrona w praktyce. Ważna jest też tutaj interdyscyplinarność praw człowieka, bo zajmują się nimi i poza naukami prawnymi również filozofia, socjologia, politologia. Ważne są też tutaj dwa aspekty rozwoju. Idea i z drugiej strony praktyczna ochrona. Dlatego tu w trakcie mojego odczytu będziemy się trzymać właśnie takiego, powiedzmy, schematu, że kilka uwag dotyczących idei w danym okresie i następnie praktyki. Patrząc na dzieje praw człowieka, można zauważyć, że ich ewolucja odbywała się praktycznie dwutorowo. Tak jak wspomniałem, z jednej strony kształtowały się koncepcje teoretyczne, z drugiej zaś następowało zaszczepianie na grunt prawa stanowionego, nierzadko ze względów czysto pragmatycznych, niektórych elementów wolności ludzkiej. I teraz przejdziemy już do kwestii związanych z prezentacją. Możemy sobie usiąść. Ponad tysiącletnia historia Polski obfituje w wydarzenia zarówno wspaniałe, jak i dramatyczne. Wielkie zwycięstwa i sromotne klęski przez wieki wpływały na życie narodu mieszkającego w centrum Starego Kontynentu i nie pozostającego na uboczu tego, co się na nim działo, lecz co więcej, współuczestniczącego w procesie kształtowania Europy. Doświadczenia pokoleń Polaków sprawiały, że często na uwadze mieli nie tylko sprawy własnej nacji, ale też innych grup i osób. Szerokie grono działało, pisało, walczyło, pracowało ze świadomością istnienia pewnych praw należnych każdemu człowiekowi. Dlatego nie powinno budzić wątpliwości stwierdzenie, iż Polacy, czy może ściślej ludzie utożsamiający się z państwem polskim, wnieśli istotny wkład w rozwój idei oraz praktycznej ochrony praw i wolności ludzkich, a panujący, zwłaszcza po 1989 roku, pogląd, że Polska jako nowicjusz w tych kwestiach musi uczyć się wszystkiego od innych, jest krzywdzący. Opisywanie polskiego wkładu w dzieje praw człowieka i ich ochrony należy rozpocząć od zaprezentowania poglądów Pawła Włodkowica z Brudzenia. Mamy tutaj herb, którym posługiwał się Paweł Włodkowic. Jest to zrekonstruowany na podstawie opisu z herbarza polskiego, herb Dołęga. Podkowa zwieńczona krzyżem i strzała grotem w dół. Nie mamy wizerunku Pawła Włodkowica, bo żył po prostu w średniowieczu. Jeszcze wtedy nawet osób wybitnych nie przedstawiano. Praktycznie malarstwo i rzeźba dotyczyła głównie kwestii sakralnych, dlatego między innymi po Włodkowicy nie mamy jego wizerunku. Możemy zrekonstruować właśnie herb, który tutaj sam osobiście zrekonstruowałem. Jest to rysunek. Był to rektor Uniwersytetu Krakowskiego, który swoimi nowatorskimi poglądami wyprzedzał czasy, w których dane mu było żyć. Ten najmniejszy wśród doktorów dekretów, jak sam siebie nazwał w liście do biskupa krakowskiego, już w średniowieczu, w wieku XV, a więc na długo przed epoką oświecenia, sformułował koncepcję praw i wolności ludzkich. Kluczowe dla jego dorobku traktaty i pisma powstały w związku ze sporem polsko-krzyżackim, między innymi na obradującym w latach 1414-1418 Soborze Powszechnym w Konstancji, gdzie delegacja reprezentująca Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie z arcybiskupem gnieźnieńskim Mikołajem Trąbą na czele musiała stawić czoła rzecznikom interesów po prostu zakonu, którego pełna nazwa brzmiała Zakon Szpitala Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, który znamy pod nazwą Krzyżaków. Tymi rzecznikami byli m.in. dominikanin Jan Falkenberg czy ówczesny biskup warmiński Jan Abezir. Te traktaty przygotowywane właśnie typowo ze względów, powiedzmy, procesowych, bo to tego dotyczył praktycznie spór polsko-krzyżacki w Konstancji, zawierają wiele myśli dotyczących praw narodu,
na przykład do istnienia, samostanowienia, wolności, do życia w pokoju czy według uznawanych norm oraz praw jednostki. Dzieła Włodkowica, a zwłaszcza sformułowana przez niego doktryna tolerancji religijnej, mają olbrzymią wartość również współcześnie. Tutaj jeszcze